Dzień dobry Państwu. Witam, Pomorska Telewizja Narodowa. Jesteśmy w Medjugorje. Ja byłem tutaj 26 lat temu, a teraz jestem ponownie. I 18 było objawienie tutaj w Medjugorje. No pełno ludzi było, tutaj się modlili pod domem Miriany, która miała objawienia. 18 marca zawsze. A teraz jesteśmy u... Może się Pani przedstawi? Przedstawi się Pani. Serdecznie witam. Jestem Wiesława Maria Kocambasi. Od 20 lat służę życiu. Przyjechałam z Niemiec, gdzie założyłam wspólnotę obrony życia dzieci poczętych. Po różnych perypatiach i sytuacjach, gdzie już byłam w Medjugorje przedtem, nie spodziewałam się, że Pan Bóg mnie tu wezwie. I w 2004 roku zostawiłam wspólnotę, oczywiście pod opieką i polską misję katolicką w Niemczech, w Ludwigsburgu. I za zgodą męża przyjechałam do Medjugorja. Założyłam dom poświęcony Bogu Ojcu, dawcy życia. I służę życiu. Tak. Mówiąc świadectwo moje bolesne w pierwszych latach małżeństwa, po aborcjach, jakie były, gdzie musiałam do tego dojrzeć, we świadectwie musiałabym więcej powiedzieć, ale w skrócie. A świadectwo gdzie jest publikowane teraz? Twoje. Ja mam pozwolenie od Paulinów. Aha. Gdzie jeździłam na duchową adopcję dziecka poczętego 2 razy do roku. I tam była pani Wiesia Kowalska i ksiądz świętej pamięci, niedawno zmarł, Stanisław Paulin. Aha. I tam zdobywałam, że tak powiem, te szkolenia wraz z innymi ludźmi, Polakami, nie tylko z Polski. Rozumiem. Jeździliśmy na rekolekcje na Jasną Górę, a tu zamieszkałam, już założyłam świadectwo, takie świadectwo składam, grupę modlitewną, która broni życia i krzewi duchową adopcji dziecka poczętego, która polega na tym, że składa się Panu Bogu przyrzeczenie i od tego przyrzeczenia przez 9 miesięcy, czyli tyle, ile ciąża, i jest rozwój życia dziecka w łonie matki, modli się, żeby rodzice przyjęli z miłością to dziecko, bo to są przeważnie dzieci zagrożone aborcją. Rozumiem. Dobrze, a powiedz mi tutaj, jak przyjechałaś, to jak cię tu przyjęto? Jak tu się znalazłaś? No normalnie, tak jak i wszyscy inni ludzie. Ale kupiłaś dom? Jak to było? Nie kupiłam domu, dlatego że ja... Bo jesteś w domu teraz, tutaj masz jakiś dom. No ja jestem w domu, ja ten dom wynajmuję do tej pory. A wydzierżawiony jest. Tu była taka wdowa, 2 dzieci. Ale Chorwatka? Chorwatka, tak. One mają, jedna ma pensjonat dla pielgrzymów i druga. A to stary dom po mamie. No i po różnych perypetiach wynajęłam i płacę co miesiąc. Mam emeryturę. Emeryturę masz z Niemiec czy z Polski? Ja mam jedno i drugie. Czyli dwie emerytury. Był taki układ w Niemczech, że zaliczano to, co było w pracy. Aha, czyli tą polską emeryturę ci zaliczyli, ale wypłacacie Niemcy. Ja mam normalnie taką w Niemczech, którą wzięli moje stanowiska. No rozumiem. Czyli, ale ZUS nie płaci w Polski się emerytury, tylko nie, Niemcy. Ja to całość dostaję. To jest w Salone zostało. Tak, Salone. No rozumiem. A co tam w tych Niemczech robiłaś, jak tam pracowałaś? Bo w Polsce byłaś księgowości, tak? Ale ja tam pracowałam, to musiałabym do mojego świadectwa, bo to jest bardzo ważne do mojego świadectwa. Aha. Dlatego, że wzrastałam w miłości i do tych ludzi, którzy mi zamordowali mojego tatę. Jak to zamordowali? No, w 1944 roku miałam 5 lat. I był odwet. Było powstanie warszawskie po stronie lewobrzeżnej Warszawy. A w Warszawie mieszkałam. Tak. A na Pradze odwet niemiecki był za powstanie warszawskie. Tak, ostatnie wywózki. Aha. I byłam świadkiem. Moja siostra miała 4 latka. Jeszcze nie chodziła w wózku. A ja 5 lat pamiętam, jak przez mgłę, jak szliśmy pod cerkiew na Pradze, taką prawosławną, znaną cerkiew, gdzie kiedyś był taki pomnik 4 śpiących, no, dzięki, tak, że już go nie ma.
Ale tam właśnie byli wszyscy wywożeni. Ostatnie wywózki były do Niemiec. Mhm. I twojego męża zabrali? Nie, to mojego tatę zabrali. Tatę zabrali do tych Niemiec. Tak, ja zostałam, mama została wdowa i myśmy z siostrą byli, całe życie byliśmy. No, a gdzie się urodziłaś? Ja się urodziłam w Gdyni, że mój tata miał z Warszawy, skończył szkołę Wawelberga, miał takiego stryjka, co mu pomagał i był zdolny i dostał pracę, żeby w porcie gdyńskim, właśnie jak przyjeżdżają statki, te wszystkie telegraficzne sprawy i inne, konserwacje robił. Aha, czyli to radiostacje i inne rzeczy, tak jest, rozumiem. Tak. No tak, i teraz jesteś tutaj od którego roku? 2004? Jak jestem. I co ty tu robisz? Cały czas służę życiu. Mówię moje świadectwo w grupach, tam gdzie mnie grupa zaprosi. Mam takie pozwolenie właśnie z Jasnej Góry, spotkania kim jestem, na spotkania i nie tylko to. Ale to Polacy przyjeżdżają tutaj? Jakie grupy? Grupy polskie. Polskie. I zapraszają na świadectwo ludzi, którzy to dają. To był taki Wiesiek, narkoman. Który był uzdrowiony. Przestał być narkomanem. I przestał być. I lata całe tu pracował. Ja, która mówię świadectwa o obronie życia i przemawiam do kobiet, które cierpią po grzechu przeciw życiu. No tak. To jest tego dużo. A czy tu jest więcej takich osób, Polaków w Medjugorje? Jest taka, jest taka Polka jeszcze. Znaczy się z Litwy, z pochodzenia Polka, która w Rosji była i mówi piękne świadectwo o rodzinie. Jak ma na imię? Alinka. Alinka. I ona tu mieszka gdzieś w okolicy? Mieszka przy kościele. Dziś była w kościele. O pierwszej godzinie jest polska msza. Można spotkać dużo Polaków. Codziennie? Tak, w kościele, tak. Ale codziennie o pierwszej w Medjugorje. Rozumiem, no bo wczoraj byłem o 18, tak? A to 18 to jest druga. Rozumiem. Bo program wieczorny jest dla wszystkich pielgrzymów. Tu są dobierani, tak jak rekolekcje. Dobierani kapłani, którzy mówią przez radyjka, każdy może w swoim języku. W różnym języku, rozumiem. No ja pamiętam, jak byłem w 1998 roku, to tutaj w kościele było tak, jak było tam z 8 księży różnych języków, ta msza bardzo długo trwała, bo każdy jakby mówił w swoim języku na tej mszy. Nie. Tak było. To był, nie mówił, tylko czytał Słowo Boże. No tak, ale mówię w swoim języku. Nie, w tej chwili tylko się raz czyta, a wszyscy przez słuchawki tłumaczenia. Mają transmisję taką. Tak. Na swój język. To wszystko dojrzewało. No tak, bo teraz technika się rozwinęła, wiadomo. No dobrze, i teraz żyjesz tu już od 2004 roku. Przyjeżdżają do ciebie grupy religijne, a tak naprawdę jak długo jeszcze zamierzasz w Medjugorje być? Do końca życia. Do końca życia już. To jest moim życiem. Tu już mąż nie przyjedzie. Już jestem wdową. A w domu zostałaś. Dzieci dorosłe, nie mam obowiązków. Rozumiem, swoje. Czyli jesteś samodzielną. Żłobki, przedszkole, mam emeryturę i się utrzymuję. Samodzielną jesteś kobietą. I mam tu bardzo dużo. Założyłam dom poświęcony Bogu Ojcu, a głównym jego celem jest powstanie kaplicy życia z Najświętszym Sakramentem, bo Pan Bóg musi być znany, czczony i kochany, i przepraszany za grzechy przeciw życiu. Popatrzmy, co się dzieje nawet no, coraz teraz więcej się dzieje. W Polsce złego, u nas teraz. Złego. No przecież we Francji. Zawiedliśmy się na różnych, no, że tak powiem, ludziach, którzy wydawało się, że są tacy dobrzy, no i tam też nie wyszło. Jasne. A widzicie, gdzie Francji... No, we Francji to już w ogóle jest klapa. No, 4 marca wprowadzili pozwolenie aborcji do konstytucji. No tak, więc tam nikt nie może powiedzieć, że nie. Parlament nawet uchwalił. Nawet kapłan na tym, bo jest takie prawo zrobili. Przeciw, tak, właśnie. Takie prawo. No więc jak myślisz, grozi nam w Polsce to samo? Że grozi nasz parlament? Zawsze. No bo przecież bo diabeł, lewica... diabeł, że tak powiem, nie śpi. Nie, u nas ale teraz... musi być nieustająca modlitwa. Bo dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Trzeba się modlić mocno. Tak jak mówi do Mirjany, mówi Matka Boża.
No tak, no w tej chwili ten nowy rząd, który pod dowództwem Donalda Tuska, który powrócił, że tak powiem, po latach do władzy. Nie będę na temat mówić. Ale zaraz, ja nie mówię po imieniu, ale chodzi o to, że w tej chwili właśnie w parlamencie są takie grupy, które chcą właśnie aborcji od 12 tygodnia życia. O. No, tabletki poronne. No tak. Żeby już od 13 roku życia brać. No tak, bez recepty. Tragedia. Takie rzeczy. No dobrze, i co byś chciała, no bo tutaj podobno była telewizja, tu było radio Medjugorje, co się stało? Nie, to jest wspólnota. Było, ale było. Wspólnota pochodząca z Meksyku jest w każdym kraju. Jest Maria Vision, nie wiem jak no to tak. Się po francusku mówi. No tak, no. Jest I ta wizja. Wspólnota znalazła tu miejsce. Uh-huh. Właściciel... I tutaj zatrudnił tą wspólnotę. To ludzie byli z różnych stron świata, Europy, ale dużo z Bośni. Była i telewizja. Mhm. Radio. Ale jakiś był spór między właścicielem i raptem... Upadło. Wszystko upadło. Rozumiem. Pani, która tu w telewizji jest w tej chwili w Meksyku i inne gdzieś, nie wiem. Ja rozumiem, bo ja tu właśnie... Ta wspólnota nie ma nic wspólnego, tylko który wynajmował ten dom, ja rozumiem. Coś było. Ja powiem tak, ja tutaj przyjechałem do Miriany, potem pojechałem do Marii, która też miała objawienia, jeszcze pierwsze. Ona ma ciągle. Ale teraz Maria czy Miriana? Miriana ma. Miriana ma raz do roku. A Maria? A Maria ma codzienne. Codzienne ma. Iwan ma codzienne i Wicka jeszcze. I Wicka. Dlatego się ludzie pytają, dlaczego nie zatwierdzi papież. Nie mogą być zatwierdzone, bo jeszcze 3 osoby są widzące. Badane, ja rozumiem, ale... badane były to. Mhm. Były komisje papieskie. No tak samo jak w Lourdes było. Tak. Też nie uznał. Fatima też nie była uznana. No ale Pan Bóg, ale papież dał... wysłannika swojego, który tu jest, w tej chwili jest biskup Aldo. Przedtem był tu jest, Polak. W Medjugorje jest. O tak, biskup Aldo. To jest wysłannik papieski na te objawienia. Ja rozumiem. A sytuacja, jak to wygląda, bo jakby Miriana jest chyba bezżenna, czy jest żonata? Jak to wygląda? Wszystko jest mężatka, dzieci i wnuki już. Tak samo Maria też i tak samo Wicka. I Maria, tak i Wicka. Czyli one są normalnie, pozakładali swoje rodziny już, tak? Żyją. Dawno, już duże dzieci. Duże dzieci, aha, tak to wygląda. No bo wczoraj, nie, 18, czyli przedwczoraj, bo dzisiaj mamy 20. No tak. 20. Ja miała w swoim domu, w swojej miała tablicy, objawienie. Roczne objawienie. No i, ale pełno ludzi było, ona nie wyszła. Dlaczego ona nie wyszła? Ale dlaczego nie wyszła? No nie wyszła do ludzi, nie powiedziała, nie powitała ich. Ale dlaczego ona tysiące ludzi. Pytać? No mogła ich powitać i podziękować, ale że przyjechali pielgrzymi. To ty myślisz. Z całego świata. Nie, no ludzie tak myśleli, bo tam czekali, oczekiwali, krzyczeli nic do niej. Nie oczekiwali. Ludzie krzyczeli Miriana. Krzyczeli tam. No. Polacy, Włosi, z Argentyny. Ale krzyczeli, wywoływali Milianę, żeby się pokazała. No było tak. Ja przecież nagrane. Ja to ale mam nagrane. Co ja mam powiedzieć, jeśli ona się tak czuła po roku tym, to ona się... przygotowuje na to spotkanie. Ja rozumiem. I przeżywa jako człowiek. Potem to przeżywa, tak. I nie może. To ma na wiwaty wyjść? No nie, tylko pokazać, że jest, że powitać, pomachać ręką, jak papież. Ale to proszę wywiad zrobić i jej powiedzieć. No to tak, no, ale nie mogę się do niej dostać, bo nie chcą mnie dopuścić do niej. No dobra, w każdym razie, no, byliśmy tam, oczekiwaliśmy, że się pokaże, chociaż pomacha nam ręką. No niestety ludzie się nie doczekali, się rozeszli. Ona się pokazywała każdego drugiego dnia miesiąca, gdzie miała tyle lat objawienie. Każdego drugiego. A teraz już nie. A i dlatego pod niebieskim krzyżem większość ludzi wczoraj zamiast stać na tej drodze, to byli pod niebieskim krzyżem. I czyli na Krzyżowcu? Tam na tej górze? No pod niebieskim krzyżem, tak. No tam u góry, ona zawsze miała pod niebieskim krzyżem. No tam były te objawienia przecież. No, więc grupy poszły tam, żeby się pomodlić razem z nią w czasie objawień. Aha, w ten sposób. I to no ale było. Tysiące ludzi nie, było przed domem też. Ale no to co z tego jest stali? Ja też się modlili. I się modlili. I do nikogo nie mam pretensji. I śpiewali, i się modlili, i krzyczeli Miriana. No, tak było. Ale nie po to, żeby wyszła. Nie no, o to chodziło, no bo pytali się mnie nawet, kiedy wyjdzie Miriana. Ja mówię, czy wyjdzie, ja nie wiem tego, bo ja tu byłem 26 lat temu. Słuchaj, nie zadawaj no, pytali, mi takich pytań, no, ale ja muszę to rozgryźć. Człowiek, który czeka cały i ma rzeczywiście...
ma swoje... Moje psychiczne, że tak no powiem, tak, no bo to jest wrażenie, potem musi... trudno potem dojść do siebie po takim no objawieniu. I ona będzie wywiad... Nie wywiad, tylko pomachać chociaż ludziom przez okno, o to chodziło. Dobra, no, to nieważne, w każdym razie ty dalej tutaj będziesz i dalej, bo to się nazywa ten dom twój, jak dom Polaków, czy jak to jest? Teraz. Nazwałam to miejsce Polska Oaza, dlatego Polska żeby każdy Oaza. Mógł wejść, zapytać się, przyjść. Mhm. Tak miałam w sercu. No i teraz dużo przychodzi. Jestem ale słuchajcie, ile u mnie instytucji było z Polski, ile u mnie tu było gości. Nie mam dużo, mam 7-8 miejsc, ale ja nie mam pensjonatu. Do przenocowania. To wszystko jest czasami, bo ja mam swoje utrzymanie. No tak. I ja nie mam pensjonatu, to są koszty. Tylko biorę jak mam przyjaciółkę, kogoś i tak... Dobrego znajomego. I jak robimy, ktoś przywiezie coś z Polski, gotujemy razem i modlimy się razem. Rozumiem. I chodzimy na program wieczorny. Jasne. Także tutaj, no może zaprosić Polaków do siebie? Podać jakiś namiar? Zaraz. Żeby cię mógł nie ktoś... Nie rób mi tak. Tutaj... Czy nie chcesz podawać? Ale zaraz, chwileczkę. Żeby za dużo ludzi to nie przychodziło. Ciągle przychodzą, kto przyjdzie, to i tak Matka Boża. Jest przyjęty. I tak Matka Boża zaprasza, bo pierwsze z objawień, jak Matka Boża tu się objawiała, to było takie. Ktokolwiek do tego miejsca tu przyjeżdża, zawdzięcza tylko Matce Bożej. Jasne. No ja też pewnie Matce Bożej zawdzięczam, że tu jestem. I to nie ma przypadków, że ktoś w ostatniej chwili zwolniło się miejsca. To jest wszystko, jest zaproszony przez samą Matkę Bożą. Rozumiem. Tutaj podobno jakiś zamek jest jeszcze w okolicy. I co tam jest za zamek? To jest zamek. Z jakich lat? Przyjechali z... A to już nie pamiętam jaki, ale tu sam początek jak był. Dawne czasy. Przyjechali nawrócenie z tego. Chorwatka i Włoch, którzy się pobrali tam. I w tym zamku przebywają. I chcieli coś zrobić, bo to był bogaty człowiek, tak. Który wtedy się nawrócił i mówi świadectwo do grup, się zgłaszają, trzeba pójść i posłuchać, bo naprawdę warto. Stoi taki 80-kilkuletni Włoch, dużo młodsza od niego Newenka, dzieci nie mają, tak. On ma z jakichś tam swoich związków pierwsze. I cała historia ich nawrócenia. I potem przyszedł taki pomysł, żeby to zrobić z tego kamienia. Jest budulec najtańszy. Tu kamienia pełno jest. Tak. Ale niektórzy by chcieli ten kamień, to nie wywiezie. No ta zabość. Co musi zapłacić. No, oczywiście. No. No dobra, w takim razie... Kupili ziemię, zamieszkali i służą Matce Bożej tutaj tym ziemię. Rozumiem. To ja jeszcze... Tutaj powiem, no to wygląda na to, że ja też trafiłem do ciebie zaproszony przez Matkę Boską, bo ja nie wiedziałem, że tu taka Polka istnieje, Matka Polka. Ja mam tu otwarty gaz. Wiesława, tak, że tu jesteś. No i trafiłem do ciebie przez to, że szukałem tej telewizji i radia Madżugorje. No dziękuję ci, co byś chciała przekazać naszym widzom telewizji pomorskiej narodowej? Coś byś miała, jakieś przesłanie? Ale krótko. Bardzo kocham się nad morzem, bo tam spędzałam zawsze. No urodziłaś. Ja się urodziłam, ale potem na ziemię zachodnie przyjechali kuzyni mojego taty i ja tam zawsze byłam na wakacjach. Tak. A teraz jeździsz? No. Kiedy ostatnio byłeś w Gdyni? Nie, bardzo dawno byłam. Na jakimś świadectwie byłam kiedyś. Czyli zapraszamy cię do nas, do Trójmiasta, do Gdańska, do Gdyni. No nie wiem kiedy. Może kiedyś trafisz, możesz zapraszać. Ale ja wszyscy kuzyni, zostawię ci na miarę. No dopiero co była, Gdańsk zaspał u mnie. Przyjeżdża rodzina do ciebie? No znaczy się stamtąd z daleka byli kiedyś, ale kiedyś tak rzadko. Tam, rzadko. No, wiecie, ale chciałabyś zobaczyć. Jak to jest w rodzinie, wiecie, no wiadomo, każdy wie. Każdy w swoją stronę poszedł. Każdy musi za siebie odpowiadać. Jasne. No i oczywiście ogarniać modlitwą wszystkich. Dobra, no to dziękujemy ci za tą, ja ci dziękuję za tą gościnę i za to, no powiem więcej, tutaj dostałem pyszną fasolkę, której takiej w życiu nie jadłem, w takim sosiku, pyszne. Z Polski. Wioziona z Polski była specjalnie, tak, ale przyrządziłaś. Spod Sandomierza. Wiesława przyrządziła ją.
No to ona jest dobra kucharka, jak się okazuje. No dobra, dziękuję. Ja całe życie, że tak powiem, gotowałam, bo moje dzieci jak zaczęły chodzić do szkoły, no to wiecie, w szkole jak kiedyś było, bo w tej chwili jak byłam u moich wnuczków, to przecież tak mają ładne stołówki, jedzonko, wszystko. No tak. A kiedyś to tak od klasy 1 do 7 na stołówkę, jak wszystko wyszło do okienka, do kucharki, to ten najmłodszy ledwo z tym talerzem doszedł. Tak, nie? Już tam mało zostało. No, tak no było. I tak mi się kiedyś starszy syn przyszedł, mamo, ja cię błagam, ja nie chcę chodzić na te obiady, więc tak robiłam kanapki rano do szkoły, drugie kanapki pod talerz i termos, bo jak przyjdą... I nie przynosił z powrotem? Nie, nie przynosił. A, co zjadł. Zjedzone. Jeszcze jabłko musiało być. Tak. Tak. Dobrze, tak, no to jeszcze raz powiedz coś na koniec naszej rozmowy naszym widzom Pomorskiej Telewizji. Takie krótkie, no, dziękuję krótko. Ci bardzo, żeś wymusił to świadectwo. No wymusiłem, nie wymusiłem. Zmęczona byłam. Tyś mnie przyjęła otwartym sercem, jeszcze nakarmiłaś. Ja to nic nie wymuszałem. Oczywiście. Ale że... Namówiłem cię po prostu do tej tak rozmowy. Jest, tak dobra, jest, dziękuję tak bardzo i zapraszamy do Gdańska. Ja zapraszam, chętnie cię ugoszczę u siebie. Ugoszczę u siebie. Ja do Gdańska mam ciągle, bo mam tam dużo kuzynów. Dobra. Na ulicy Derdowskiego w Gdańsko-Oliwie, na Zaspie, we Wrzeszczu. No, wszystkich super pozdrawiam. Okej, okay, hej.